No i witam, także kolejny odcinek. No i mamy kolejnego Euroace'a, tak zwaną tą 350. Widzę, że ta jest coś, kurczę, trochę tu przedłubana, podłubana. I co dokładnie z nią jest, kurczę, nie pamiętam, ale mi się wydaje, że kolega pisał, że coś się tam grzeje na płycie, któryś prawdopodobnie układ. Czym jest to spowodowane, to nie wiem. Zobaczymy, spróbuję to tam odkręcić i tak dalej. Guziki zapadnięte, więc też stwierdzam, że chyba coś jest wyłamane w środku. Cewka sprawdzona. No tak tam pomierzyłem, nie będę co tam na każdym odcinku jej nie pokazywał, jak się to tam mierzy. Jedynie to tylko tutaj to rozkręcę, później poprawię tą wtyczkę. Jak widać, sobie ona sobie luźno lata. Zwarć niby nie ma, ale to nigdy nie sugeruje tego, że dana cewka nie jest wadliwa. No dobra, zobaczymy, co się z tą elektroniką dzieje, bo ja jeszcze mam jedną elektronikę w naprawie, też od 350, ale z nią mam jakiś problem, mimo że udało mi się naprawić. Problem z pobudzania się, że bez cewki się odzywa, ale jakoś mało stabilnie działa z podpiętą cewką. Także na razie jeszcze coś się z nią trochę pomęczę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tak dalej. No ale tak czasem jest, że jakiś procent tych garetów nie idzie, kurde, naprawić, bo nie wiadomo, co jest pięć. Już kiedyś się taką jedną sztukę miałem, co się z nią namordowałem. Wymieniłem sporo rzeczy na płycie. Mimo się tam udało ją prawie do ładu doprowadzić, ale i tak nie było aż tak super, mega stabilne, ale działało dosyć przyzwoicie. No dobra, muszę to jeszcze, o kurde, sobie je wziąć. Także zobaczymy, co z tą jest. Coś, tak jak chyba mi się tam kolega mówił, że coś się grzeje. Ale dobra, jeszcze jedna rzecz. Zanim ja to rozkręcę, spróbuję ją sobie najpierw odpalić, bo ja nie wiem, czy... Kurde, jeszcze to skręcę na chwilę. Bo ja nie wiem, czy tam kolega na coś się więcej narzekał przy tej elektronice, ale zaraz sobie zobaczymy. Nie ma co się tak śpieszyć. Także trzeba podejść do tematu trochę od razu z miernikiem sprawdzić. Także elektronikę sobie od razu sprawdzimy standardowo. No, może jakoś tam będzie widać, przynajmniej żebym ja coś widział. Dobra, zobaczymy, czy tutaj nie ma zwarcia jakieś, bo jak będą zwarcia, no to nie jest ciekawa wtedy naprawa. Zwarcia są ciężkie do diagnozy, bo nie wiadomo nigdy. Kurde, się końcówka mnie. Nigdy zwarcia nie są fajne w naprawach. Ciężko jest to zdiagnozować i tak dalej. No dobra, tu nic nie ma. I na linii 2 V też nic nie ma. No to czyli chociaż tyle dobrego. No dobra, zobaczymy ją na to na razie. Spróbujemy odpalić. Nie wiem, jak co jest tam tak nagrzebane, że zresztą wypchane jest wszystko. Tego pina jednego brakuje, ale to nie jest jakieś tam upierdliwe. Miejmy nadzieję, że to będzie stykać. No. Gra to jak 150, ale jeszcze tam... Gra to jak 150, jak widać. Jeszcze jakieś tu zaniki na panelu są, także nie wiem, co jest dokładnie. Zobaczymy. Czy będę musiał wejść tam sobie na maila, przeczytać, co dokładnie jest 5. Bo już, kurczę, ostatnio coś tych garetów jakoś się tak złożyło, że dużo ludzi piszą ze sterkami. No i człowiek tak
nie jest wszystkiego w stanie zapamiętać, jak po kilka geretów ma do niego niby przyjść, żeby czegoś się nie pomylić. A, także jeszcze się to wzbudza, nawet nie ma najmniejszej czułości, żadnej rezultatu. Ale czy to jest ta sztuka, która się miała też, miała mieć to zwarcie, czy się coś tam grzeje, to nie wiem, ale nie, to chyba to, co się miało grzać, to nie wiem, czy to nie 150 coś. No. Także wiornik się, kurde, męczy, się stara, żeby to ludziom ponaprawiać, ale jak tak bywa, że nie zawsze tak jest. Czuję, że to jest niewypał z tym pierdolnikiem tutaj. Z tego względu, że mogło to gdzieś dotykać tutaj na ten układ, tutaj na tą nogę. No. Tak. Mam nadzieję, że jakieś tutaj zwarcie gdzieś w obwodzie płytki nie porobiło takie sztukowanie, dorabianie takich tych, bo można było to zrobić z jakiegoś tam innego drutu czy coś. Nawet tu wstawić kawałek blaszki i po prostu kabelkiem podlutować. Byłoby po prostu bezpieczniejsze rozwiązanie. No. Ja, no a tak poza tym, no co? Nic tutaj tak za wiele nie widać. No. Ale widzę, o, jeszcze tutaj trochę pobrudzone w środku też. No tak jak mówię, że coś tutaj jest. Płytka chyba nadłożona, tak jest na sztukę, bo widzę, że nawet nie jest w zatrzaskach. Coś tu było rozbierane. Śruby też chyba jakieś inne powkręcane, ale jeszcze nie wiadomo to, ile to ludzi miało wcześniej i tak dalej. No dobra, to na razie na tyle. Ja jeszcze tutaj to mam taki pin, więc ja sobie na razie ten pin tutaj wymienię, podłączę to jeszcze raz, zobaczymy, czy to czasami coś tutaj nie stykało. Jeśli dalej się będzie to wzbudzać, no to wtedy zabieramy się tutaj za wymianę jakichś tam układów, te, które na pewno nie będą mi pasować, i zobaczymy wtedy. No także jeśli się nie będzie wzbudzać, no to zobaczymy. Później jeszcze się okaże, czy z cewką się nie będzie wzbudzać. No dobra, to na razie na tyle. Także przy tej sztuce troszkę więcej grzebania i miejmy nadzieję, że będzie działać poprawnie później, że nie będzie takich cyrków z tym 350-kami. No dobra, to tyle ode mnie, także zobaczymy się tam w kolejnej części. No i kolejna tam część, już w sumie jedną tam wczoraj nagrałem, ale dzisiaj jeszcze tutaj zrobię osobną część, tamtą starą wywarę, nie będzie aktualne. No i tak, wiem, w czym był problem, że po prostu tutaj ekran, część ekranu zanikała. A jeszcze zanika. No. Cholera jasna, ja nie wiem, w czym jest problem. Jest po prostu odkształca się po prostu płyta. Ja już ją spróbowałem trochę zniwelować. Tak. Próbowałem ją zniwelować. A coś tu będę musiał z dystans po prostu tu zrobić. Tak, żeby jak się tutaj to skręca, żeby to nie gieło płyty. Jest po prostu odkształcona płyta. A czemu się tak dzieje? No po prostu to jest dokręcone. To ściąga góra-dół płytę. Z tej strony tak samo. A kolejnym rzeczą jeszcze są tutaj te dwa piny, które dociskają wnętrze płyty, wypychając w którąś stronę. Także widać. Wskaźnik jest. Wczoraj tam testowałem to godzinę, bo kolega mówił, że strasznie baterie żarło i coś się tam jeszcze grzało. Ale prawdopodobnie od razu tak zakładałem, że to będzie przetwornica 8-woltowa. Także ją wymieniłem. No i ogólnie wszystko działa, można tak powiedzieć. Nie no, działa. Trochę tam tu potestowałem i tak dalej. Tak jak widać, jeszcze to nie wzbudza. No z cewką jeszcze tylko ten dystans będę musiał tutaj dopracować. No właśnie, te cewki nie będziemy podłączać, bo stroiłem grunt, ale pod jego cewkę, bo tam cewki minimalnie się tam różnią, więc jeśli któraś tam nie będzie za dobrze
na płycie wystrojona dodatkowo, to może taki garet widzieć na przykład ziemię, to będzie gorzej chodził po prostu. Także jeszcze muszę tu zrobić jakąś poprawkę, nie wiem jak to wykonać jeszcze, ale coś pomyślimy. Trochę mniej czułości, bo wiadomo, będzie zero wykrywacz. Sam siebie widział jakieś zakłócenia i tak dalej. A tam tak bez wyskresek. A, 350 jest trochę taka mniej stabilna, 250. Ale to się tak. To się tam tak nie. No brawo. Prywat sam siebie widzi inne rzeczy. Dobra, bo ukrywacz. Nie, na jedną kreskę mniej. Nie dam rady tego tak wam pokazać, żeby to w miarę działało tak jak dwie, to jest praktycznie dobrze. No bo ruszam tutaj wiadomo kable i tak dalej. Ale bez dwóch kresek tak o. Jak sobie leży, tam wczoraj też tego potestowałem, to czasami jest nawet 20 minut nawet nie brzdęknie nic, także uważam, że powinno w terenie też wszystko być dobrze. Także widać. Kolejna wada konstrukcyjna wychodzi w garetach, to, że się kurczę płyty odkształcają. I czasami może być też tak, że jest to spowodowane takim odkształceniem. Pękają po prostu łącza na płycie, bo tu są te ścieżki wewnątrz laminatu i robią się tam po prostu przerwy, bo to po prostu pracuje cały czas i później tam gdzieś coś nie styka, nie ma przejścia gdzieś tam na jakiś element i też może się to wzbudzać, ale wykrycie przerwy wewnątrz tam gdzieś płyty i tak dalej, no to jest bardzo trudne zadanie, ale widzę, że się takie rzeczy też będą dziać z garetami w przyszłości. No, a tak jak widać, to wszystko dosyć działa, także jeszcze tylko to będę musiał. Nie może być to zbyt mocno dokręcone, bo widzę, że po prostu zaczyna się odkształcać płyta. No, tak jest dobrze, tak jak teraz, nie jest nowa chama to skręcone. No, spróbuję to tak zdystansować, żeby to nie gieło płyty. I po prostu będzie dobrze, będzie trzeba w środku jeszcze zastosować jakąś podkładkę. Dobra, także ten garet jest już zrobiony, będzie można go odesłać, baterii nie zżera, także jest dobrze. I będę musiał teraz tą drugą 350 posiedzieć, pomyśleć, bo w tamtej jest coś innego jeszcze, też nie wiem co, także też wyjdzie po prostu z tym trochę czasu. No dobra, to na tyle ode mnie, także naprawa udała się i tak dalej, także będę mógł to odesłać. No dobra, także ja uciekam, trzymajcie się, no i do kolejnego tam ptakowego, kanarkowego filmu. Dobra, uciekam, cześć.